Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejnym tematem, który my chcemy zaprezentować wszystkim zainteresowanym naszym świętem, które odbędzie się 11 listopada w kopalni w galerii Ship Wilson, jest sprawa osób, które tam będą występować i umilać ten czas. Przede wszystkim to będą te zespoły, które są wymienione na tych plakatach, ale też o tych pogadankach, wszystkich o rzeczach, które tam się będzie szczegółowo będziemy mieli możliwość się zapoznać, powie nam ksiądz Jerzy. Proszę bardzo. Tak, chcemy, żeby to było święto, żeby było wiele atrakcji dla hodowców wszelakiego rodzaju i przygotowaliśmy także występy gwiazd, bo tak trzeba powiedzieć. Ja bardzo się cieszę, bo bez problemu charytatywnie zgodzili się wystąpić Mirek Szołtysek, hodowca chyba z Chorzowa, tam lotuje, dobrze znany człowiek, muzyk, wystąpi wraz ze swoją żoną, tak mi zakomunikował. No będą baciary z Januszem Bodym, kapitalnym rzeczywiście wokalistą. Byłem niedawno na koncercie, jestem pod wrażeniem tego, co robią. Wszystko jest live, tam nie ma żadnego playbacku, żadnej płyty, wszystko robią na żywo. Co prawda wystąpią gdzieś w okolicach południa, bo potem mają swoje koncerty, ale będą z nami. Ale możemy liczyć, że na pewno nam zagrają nagranie Żyje się raz, gdzie jak ktoś widział teledysk, jak też kiedyś użyłem na swojej stronie, tam widzimy ten motyw. Te gołębie, które Janusz trzyma w dłoni, pozdrawiamy go przy okazji i no, liczymy, że to będzie. No i też na pewno nagranie, nie wiem czy księdzu wypada zaprezentować, nagranie Wódkoma, nie? Ale to jest taki szlagier, który znany. A może tego nie będzie. Może będzie, będzie, bo co to za impreza bez takiego nagrania. Dobrze, chcę powiedzieć, że Janusz podarował też super gołębia naprawdę na aukcję. Proszę sobie zwrócić na niego uwagę, jak już ruszy aukcja. Także cieszę się, że będą. No a potem już po licytacji, po 17, no, atrakcją będą na pewno frele, chociażby dlatego, że są to dziewczyny, ale frele są dzisiaj bardzo rozpoznawalne i znane. Wystąpią także można powiedzieć charytatywnie, zgodziły się wesprzeć i fundacje zgodziły się wesprzeć nasze święto. Cieszę się bardzo. W ramach tego wieczoru wystąpi też tak zwana Blaskapelle, czyli Orkiestra Młodzieżowa ze Świbia. Proszę mi wierzyć, że wymiatają równo i słyszanie ich w akcji. To jest niespodzianka, ale to jest orkiestra dęta, więc naprawdę mają się czym podzielić i będzie przepięknie. Także te występy no na pewno uatrakcyjnią to święto i będzie to taka wartość dodana, żebyśmy potrafili się cieszyć z tego powodu, że jesteśmy hodowcami gołębi pocztowych. Żeby mniej było zazdrości, podejrzliwości, ale więcej było takiego pozytywnego nastawienia, takiej radości, tego, że mamy tę pasję. Ja myślę, że tego typu święto, ono też musi być takim dziękczynieniem Panu Bogu za to, że nam powierzył opiekę, troskę nad gołębiami, że możemy jak gdyby naśladować świętego Franciszka w tej trosce o ptactwo skrzydlate, konkretnie o gołębie. I niech to święto ma taki pozytywny wymiar, niech to będzie święto rodzinne, na które zapraszamy wszystkich, a gwiazdy, które wspomniałem, na pewno uświetnią to wydarzenie. Mnie ciekawi, jakby święty Franciszek lotował, czy jaki by miał koeficjent i w których kategoriach by się najlepiej mu tam te gołębie spisywało. Ale to już będziemy może wtedy na tej imprezie sobie takie dywagacje prowadzić. Także na razie dziękuję. Po to jest ten czas. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.